Nowy sezon Diablo 4 wystartował. Zdaje się, że kiedy? We wtorek? W tym tygodniu. I ja nie testowałem, nie odpaliłem ani na sekundki. Może posłucham wrażeń Piotrka. Nie wiem, czy nagrał jakiś nowszy filmik odnośnie Diablo, czy nie za bardzo. Nie, to jest jedyny filmik, więc zobaczmy, co tam się zmieniło na dobre. Siemanko, ja jestem Albert Maciejczak z kanału Piotr Maciejczak i chciałem porozmawiać trochę o moich pierwszych wrażeniach z nowego sezonu Diablo 4. Ja ostatni raz w Diablo 4 grałem pół roku temu w sezonie drugim i chciałem powiedzieć... Ja ostatni raz w Diablo 4 grałem na premierę, nie pamiętam kiedy, we wrześniu, tak? Nie grałem ani w sezonie pierwszym grałem 2 godziny, w sezonie drugim nie grałem w ogóle, w sezonie trzecim nie grałem w ogóle. I w sezonie czwartym też nie grałem w ogóle. Co według mnie od razu rzuca się w oczy, że zmieniło się bardzo mocno na plus. I generalnie też trochę o moich problemach z grą, które rzucają się od razu również w oczy. Ale okej, najpierw pozytywy. Po pierwsze, bardzo mocno zmieniło się zagęszczenie map, jeśli chodzi o potwory. Przynajmniej na Helltidach wygląda to tak, że Helltidy w końcu są czymś, gdzie faktycznie czujesz, że kurde, tutaj moce piekielne są silne, bo przeciwników jest 100 milionów i faktycznie cały czas twój ekran jest zapełniony jakimiś różnorakimi demonami. Często masz na ekranie na przykład, nie wiem, 6 albo 7 albo 8 elitarnych stworów i mi się to bardzo podoba. Natomiast z Helltidami będę miał inny problem, ale o tym pogadamy trochę później. Natomiast... Ja też na premierę i przyznam, że to żol gra. Ja grałem w każdym sezonie i nie polecam. Ja pograłem chwilę, w mojej ocenie gra jest dalej tragiczna. A to jest może widzowie ktoś na czacie, komu gra się podoba? Może tak będzie prościej. Sam krok Blizzarda ku temu, że zamiast tego, co mieliśmy kiedyś, mieliśmy rok temu, że było 10 razy więcej podróżowania niż faktycznej bitki, no to już nie jest to aż takim problemem, jak było. Density jest naprawdę spoko, przynajmniej na Helltidach. Bardzo też mi się podoba zmiana, jeśli chodzi o samo doświadczenie hardcora, to znaczy Blizzard zrezygnował z tego, na co ja zawsze narzekałem od samego początku, a mianowicie eliksiry oszukania śmierci i... Ja pierdzie, co wy gadacie? W końcu to usunęli, ale to był oszukańczy hacek, powiem wam, jak była ta potka. Szczerze, widzowie mi mówili, że ta potka tam będzie w tym haceku, ja nie mogłem uwierzyć, że to naprawdę tam będzie wrzucone. Ja w to nie mogłem uwierzyć, no i później się okazało, że faktycznie to jest wrzucone. Dla mnie to było niesamowite. Co to za hacek, człowieku? Moce, które pozwalały ci oszukać śmierć, to znaczy, jeśli ktoś nie wie, jeśli ktoś nie grał, jeśli ktoś nie jest w temacie, to na hardkorze można było dropić eliksiry, które właśnie tylko na hardkorze dropiły, polegające na tym, że gdy miałaś ten eliksir aktywny i twoja postać miałaby umrzeć, to zamiast tego dostała parę sekund nieśmiertelności i mogłeś wtedy na spokojnie wrócić sobie do miasta. I tak to działało przez długi czas. Obecnie, no wiem, że tego już nie ma i nawet czarodziejka nie ma na przykład zaklinania, które ratowałoby jej dupę w ten sam sposób, co oczywiście jest, można powiedzieć, minusem dla mnie, bo gram czarodziejką, ale generalnie myślę, że jest to plus dla samej gry. Jest to krok w dobrą stronę, krok ku temu, by hardcore w tej grze cokolwiek znaczył. Kolejny plus, no to cóż, są takie rzeczy, na które narzekałem dawno temu, na przykład miałem cały film poświęcony temu, jak Diablo 4 marnuje twój czas. Chyba wszystkie takie rzeczy, na które narzekałem w tamtym filmie, na według mnie fatalny design, wszystkie te rzeczy... To po co było granie na HC? No właśnie, po nic, Cylon, po nic. Nie rozumiałem tego konceptu z tą potką. Nie rozumiałem go. Tych samych wniosków, co ja doszedłem w swoim filmie, głupota, że tamte rozwiązania były tragiczne. Ktoś chce sobie zobaczyć, na co narzekałem wtedy, no to tutaj jest film. Czyli generalnie w Diablo jest dużo mniej takiej zabawy w, nie wiem, wchodzenie i podróżowanie, a dużo więcej faktycznego zabijania potworów, co jest dla mnie dużym plusem. Szybko rzuca się też w oczy, że mechanika itemizacji i craftingu jest, no, ma trochę więcej głębi niż poprzednio, co jest oczywiście bardzo dużym plusem, chociaż z perspektywy tego, że dobiłem dopiero, no cóż, zależy, bo dwie postacie, jedną 50 któryś, a drugi 36, jakby w parę godzin po starcie ligi, to jeszcze o tym craftingu szerzej wypowiem się chętnie w jakimś przyszłym filmie, gdy doświadczę, popsuję trochę więcej z tym systemem. A teraz przychodzi trochę czas na narzekanie, a mianowicie chciałbym ponarzekać na to, jaką Blizzard przyjmuje filozofię co do early game'owych postaci, a mianowicie, że Blizzard totalnie
nie szanuje ważnego według mnie aspektu takiego action RPGa, jakim jest early leveling. Gdy zaczynasz nową zabawę, nawet w fenomenalnym, ale starociu, takim jakim jest Diablo 2, no to czujesz satysfakcję ze wszystkiego na swojej drodze już od samego początku gry i jesteś w stanie wyciągnąć bardzo dużo frajdy z rzeczy, czy decyzji, czy dropów już na samym początku gry. Właśnie. Twój początek cyklu w Last Epochu, czy nowej ligi w Poe, to samo. Natomiast jeśli chodzi o Diablo 4, to Diablo 4 ma takie podejście, że early game jest totalnie bez znaczenia, do tego stopnia, że mówiąc szczerze, gdyby ta gra pozwalała ci od razu rozpoczynać grę na World Tier 3 czy World Tier 4 na poziomie 50 czy 70, to dużo byś nie stracił. Dam ci przykład tego, jak to wygląda w sezonie czwartym. W sezonie czwartym, zaczynając nową postać, masz tak naprawdę trzy drogi. Albo zdecydować się na przechodzenie kampanii od nowa, no dobra, ale prawdopodobnie nie chcesz tego robić. Coś jest nie tak z audio. Bo kampania w Diablo 4 jest okej na pierwszy raz, ale jest bardzo nudna do powtarzania. Ze względu na to, że jest bardzo powolna, zawiera bardzo dużo takich momentów, które cię zatrzymują, to znaczy jakieś pogadanki, których nie jesteś w stanie przeklikać, jakieś eskorty i tak dalej, oraz sam fakt, że nie zawiera elementów losowości. Kampania w Diablo 4 jest czysto statyczna, opiera się na statycznych questach, na statycznej mapie, statycznych dungeonach, wszystko jest zawsze takie same, a soulsy to nie są, więc regrywalność bardzo mocno opada takiej kampanii. Twoją opcją numer 2 jest pokręcenie się po otwartym świecie, porobienie dungeonów, porobienie szeptów i tak dalej, i tak dalej. No na to zdecydowałby się może ktoś kiedyś, zbyt ciekawe to nie jest, a do tego obecnie, mówiąc szczerze, to bardzo odstaje od opcji trzeciej, a jaka jest opcja trzecia? Otworzyć mapę, zobaczyć, gdzie obecnie odbywa się Helltide. Helltide obecnie jest od pierwszego poziomu dostępną aktywnością i pomimo tego, że mówiłem, że Helltide są teraz w porządku, że tam się bardzo dużo dzieje, to powiedzmy sobie szczerze, gra, w której wchodzisz na levelu 1 na Helltide i siedzisz tam, robiąc dosłownie to samo przez parędziesiąt poziomów, na przykład, nie wiem, do 70, czy tam może trochę wcześniej pójdziesz na jakieś Nightmare Dungeony, czy cokolwiek, nie wiem, nawet... Ja pierdzę, a ty... Nie wiem. I co, chcecie mi powiedzieć, że tam 20 chłopa przy okrągłym stole siedzi, kmini, design, Diablo 4 i to jedyne, na co wpadli? Czy wbijasz na pierwszym poziomie na Helltide i wbijasz setny, a później idziesz na Ubery? Powiedzmy, że tylko, nie wiem, do 55, no to jest to po prostu, wybija z jakiejś takiej immersji, mówiąc szczerze, bo jest to bardzo słabe, że wchodzisz na postać i na levelu pierwszym robisz to samo, co na levelu 50, dosłownie to samo. Ja się trochę podśmiechiwałem na streamie, że ten sezon, no z perspektywy właśnie początku gry, nie powinien się nazywać sezon czwarty Loot Reborn, tylko powinien się nazywać sezon czwarty Krwawa Pannica, bo właśnie w tych Helltide'ach, w tych piekielnych przypływach istnieje taka jedna bosica, nazywa się Piekielna Pannica i w trakcie tego parugodzinnego streama z Diablo 4 biłem tego bossa chyba 50 razy. Biłem go na pierwszym levelu. Jezus, nie mogę o tym słuchać nawet. Ty, a co dopiero zagrać? Już mi się nie chce. A chciałem przetestować. Chciałem przetestować. Takie modyfikatory jak na przykład plus 2% movement speeda na butach na low levelu, co według mnie jasno sugerowało, że Blizzardowi nie zależy na tym, żebyś podejmował jakiekolwiek decyzje itemizacyjne na niskim poziomie, tylko żebyś klikał to, co będzie ci się świeciło na zielono, będziesz miał strzałkę w góry. Ten, kto wie, jak ekscytujące potrafi być, nie wiem, drop 10% czy 15% movement speed butów w jakimś poe czy coś, rozumie, jak wielkim absurdem jest klasyfikacja niskopoziomowych afiksów przez Blizzarda w D4. No a do tego dochodzi właśnie teraz to, że Blizzard daje ci po prostu narzędzia, żebyś jak najszybciej przeraszował na Helltide te pierwsze poziomy i to generalnie prowadzi do gry, w której pierwsze poziomy po prostu nie mają żadnego znaczenia, żadnej wagi. Tak więc ja powtórzę to, co mówiłem rok temu. Mi się bardzo często wydaje, że Blizzard najzwyczajniej nie rozumie gry, którą tworzy. Natomiast jakie są moje plany? Ja na pewno będę chciał grać więcej, bo będę chciał zapoznać się z większą ilością elementów gry, które się zmieniły bądź mnie ominęły. Będę chciał zobaczyć parę bossów, które być może mnie ominęło, oraz będę chciał zobaczyć nowy system endgame'owy pitów, czy też jak to je niektórzy nazywają Greater Riftów, bo to podobno te pity są takim systemem w stylu właśnie Greater Riftów w Diablo 3. Tak więc dajcie znać, co sądzicie, dajcie znać, jakie były wasze doświadczenia z sezonem czwartym. To było trochę pozytywów na sam początek filmu, a potem trochę narzekania, a już niedługo więcej filmów. I jak coś, to wpadajcie na Twitch.tv/PiotrMaciejczak, zobaczcie, może streamuję nawet teraz.
Pa, pa. Pa. Jestem ciekaw w komentarzy. Mark Simo. Tylko tu chodzi ludziom bardziej o to, że jeśli ty taką progresję masz nijaką, bez żadnej głębi od pierwszego poziomu, to po co ty masz tracić więcej czasu, żeby później coś odkryć? Powiedzmy, że nieco lepszego. Szkoda ludziom czasu przebijać się przez ten early mid game, żeby w endgame'ie powiedzmy coś nowego dojrzeć. To jakby ta Diablo 4 w ogóle z założenia jest dla casuali, jest dość płytkie mechanicznie, więc casual bardzo ceni sobie swój czas i nie chce marnować pierwszych x godzin przez robienie tego samego, żeby później ewentualnie zobaczyć coś świeższego. Siema Albert, totalnie zgadzam się co do early game. Ja pograłem 2 godziny, wbiłem prawie 50 poziom, mam pierdyliard legendarek i tysiące różnych maców. Po 2 godzinach gry, czyli poszło to niestety za bardzo w stronę Diablo 3. Te skrzynki od Iron Wolfów to patologia. Wytłumaczy mi ktoś, co to są te skrzynki od Iron Wolfów? A przez te 2 godziny gry farmiłem w kółko Helltide, gdzie ekran cały czas jest czerwony i wciąż bije te same moby i tego samego bossa. Z jednej strony to jest tak przerażająco nudne i mało różnorodne, że spoko, że to levelowanie nie trwa długo, ale z drugiej strony świadczy to jednak o kompletnym skopaniu designu early game'u. I to rushowanie, żeby się przebić do World Tier 3, a potem do World Tier 4, co sprawia, że dopóki nie wbije World Tier 4, kompletnie nie przejmuję się lootem i gearem, bo mam świadomość, że za godzinę lub dwie i tak będę ubierał się na nowo, a gra jest na tyle prosta, że nie trzeba nic min-maxować. Równie dobrze mógłbym zaczynać grę od levelu 100, bo cała gra i levelowanie przed World Tier 4 lub wbiciem 100 poziomu jest mało satysfakcjonująca. Z tym levelowaniem to chyba jest ogólny problem Blizzarda. Na przykład w obecnym WoWie levelowanie to też jest totalny żart i brak tej imersyjnej przygody twojej postaci. To prawda. Słyszą od ludzi, że chcą szybciej levelować i tyle moim zdaniem wbicie max levela powinno być jakimś mało osiągalnym sufitem, który daje jakąś motywację, by dalej wbić ten pasek levela, a nie wbić w 11 godzin 100 level i mieć ochotę wyłączyć grę. No nie wiem, widzowie, no nie mam ochoty. Nie mam ochoty. I tak samo, no faktycznie w retailu też mi przeszkadza ta szybkość ekspienia. Ale early game jest bardzo ważny dla mnie w takich giereczkach. XD. Questy w Diablo 4 są statyczne i takie same. Sam nie lubię Diablo 4 i to ja uważam za najgorszą w serii Diablo, ale co to za argument? Statyczny quest, fabule, a jaki ma być? W Diablo 1, 2, 3 masz to samo, a to powiedziałeś jako argument przy tym, że przechodzenie kampanii po raz enty właśnie przez tą rzecz, nie jedyną, czyli statyczne questy może być nudne. To wydaje mi się, że taki skrót myślowy tylko Piotrka, że jest to statyczne, to jest równoznaczne z powtarzalne, nie? Komnaty Duriele, nagrody, no, to też coś w tym jest, ale no. W 12 godzin level setny wbity, full ekwipunek założony, w następne 12 godzin bossy porobione i czeka na next sezon 5. Dla mnie papierkiem lakmusowym jest kwestia pojemności skrzyni. Dopóki tego nie zaadresują, to będę wiedział, że granie może być nastawione na zbieranie dużych ilości cennego lootu i muszą konstruować całą itemizację wokół tego problemu, więc na razie nie wracam, zobaczymy, co wprowadzi dodatek. Jezus, tylko że za dodatek to znowu trzeba będzie kupić coś, nie? No, problem Aragas tutaj jest taki, że jak przechodzisz na wyższy world tier, to nagle ci zaczynają dropić tam kolejne przedmioty i właściwie wszystko od początku wymieniasz i masz takie przeświadczenie, że wszystko, co robisz przed tym, jest
bezsensowne, nie? No, lipa. Czyli co, widzowie, czekamy na kolejny sezon Last Epoka. Epoch. Last Epic. Dawaj go. Kiedy on tam startuje? Jest coś, widzowie, na YouTubie? Warcraft Videos. O, ty, jesteś na żywo. A co leci z WoWa? Jakieś ciekawości. A, dobra. Turniej. Last Epoch. Epoch. Dawaj go tu. Trailer. To jest tylko ten Harbringers, nie? Ale nie ma chyba daty premiery. July 9. Czyli 9 lipca, widzowie. No. No i taka konkluzja z tego całego Diablo 4. Ale powiem wam, że aż się męczyłem oglądając ten filmik. No, bo wydaje mi się, że wiem, o co chodziło Piotrkowi. I no, nie chce mi się.